Od października trwa zdalna nauka w szkołach gminy Police. Tak jest w całej Polsce. To już drugi etap takiego nauczania. Udało się zorganizować, myślę, że lepiej to nauczanie niż to było wiosną. We wszystkich szkołach odbywają się praktycznie lekcje podobne, jak to było normalnie w szkole, z tym, że to jest online. Jeżeli chodzi o frekwencję, to wbrew pozorom jest lepsza niż normalnie w szkole. Są obecności codziennie sprawdzane na wszystkich lekcjach. Z informacji ze szkół, jakie mam, to ta frekwencja jest lepsza niż normalnie w szkole. Z czego to wynika? No, dziecko jak było trochę chore, zwolni lekarskie, teraz jest w domu, bierze udział w zajęciach. Pewnie też infekcji jest troszeczkę mniej. Jak powiedział naczelnik Witold Stefański, udało się pokonać problemy techniczne związane z dostępem uczniów do komputerów i laptopów. Gmina wydała ponad 200 tysięcy złotych ze środków rządowych na kilkadziesiąt laptopów. Odbyła się również akcja społeczna, w której mieszkańcy przekazywali własny sprzęt. Szkoły kupowały komputery z własnych środków, niektóre placówki przekazywały sprzęt z własnych zasobów potrzebującym uczniom i nauczycielom. Mam nadzieję, że uczniów, którzy nie mają takiej możliwości korzystania, jest niewielu. Też zresztą zgodnie z prawem, gdyby taka sytuacja pojawiła się, to ci uczniowie, jak nie mają możliwości w domu zdalnej nauki, bo nie mają sprzętu, czy problemy lokalowe, czy na przykład problemy z internetem, bo też tak bywa w niektórych odległych osadach naszej gminy, oto mają możliwość korzystania z zajęć w szkole. I to są tacy uczniowie, którzy przychodzą na zajęcia do szkoły i tutaj korzystają z nauki. W zdalnej nauce tylko pojedynczy uczniowie nie biorą udziału w zajęciach. W takich sytuacjach interweniuje pedagog szkolny. W skrajnych sytuacjach, gdy uczeń uporczywie uchyla się od uczestnictwa w zajęciach, na rodzica można nałożyć karę grzywny. W tym roku jeszcze się to nie zdarzyło, a przypadki niezdania ucznia do następnej klasy to zjawisko marginalne. W klasach 1-3 jest to przekonanie, że to pomoże dziecku, pozostawienie. W klasach starszych, szczególnie 7-8, jest to prawie zawsze konsekwencja tego, że uczeń nie realizuje obowiązku szkolnego i w związku z tym no, tutaj jakby nie ma możliwości jego promowania. Też zdajemy sobie sprawę, że w klasach starszych pozostawienie na rok następny to na ogół nie przynosi skutków pozytywnych ani dla dziecka, ani dla rówieśników. Zgodnie z zapowiedziami rządowymi nauka zdalna ma się odbywać do 24 grudnia. Potem będzie przerwa świąteczna, a następnie ferie zimowe w jednym terminie dla wszystkich szkół w całym kraju od 4 do 17 stycznia 2021 roku. Polickie przedszkola funkcjonują w miarę normalnie. W ciągu kilku miesięcy pandemii około 30 nauczycielek przeszło albo jeszcze przechodzi chorobę. Najtrudniejsza sytuacja była w przedszkolu numer 11, w którym zachorowało 9 pracowników. W innych placówkach były to lub są pojedyncze przypadki.